To już prawie nowy rok i gala Day One, a WWE nie przestaje zaskakiwać swoimi wieczornymi newsami. Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling i jeśli chodzi o newsy wrestlingowe, to dziś zaczniemy od Toni Storm zwolniona z federacji WWE, X-Pac chętny do powrotu do ringu, Jim Ross pokonuje nowotwór, Karrion Kross i Scarlett o ich przygodzie w WWE, Walter, Riddle i AJ Styles pojawią się już za tydzień na NXT, powód odwołania walki AJ kontra Omos i lista najlepszych walk 2021 roku według WWE. Toni Storm zwolniona z federacji WWE. W środowy wieczór cały świat wrestlingu zaskoczyła wiadomość o zwolnieniu Toni Storm z WWE. Była mistrzyni NXT United Kingdom jeszcze podczas ostatniego odcinka SmackDown mierzyła się o mistrzostwo kobiet z Charlotte Flair. Walka, jak i cała gala jeszcze były nagrane 17 grudnia, by ominąć problemy logistyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia. Po tym pojedynku jednak pojawiły się głosy, że porażka Toni z Charlotte to koniec Nowozelandki w federacji, ale prędzej spodziewano się zakończenia jej pushu niż zwolnienia. Potem zaliczyła jeszcze 4 walki na live eventach, każde o tytuły mistrzowskie, czy to Tag Team, czy Kobiet SmackDown. Fightful i PW Insider poinformowały o zwolnieniu, o które poprosiła sama Toni Storm. I te same źródła mówią o tym, że nie było to spowodowane cięciami budżetowymi jak na przestrzeni całego tego roku. Według PW Insider walki z live eventu przebiegały zgodnie z planem, więc prośba o zwolnienie nie była z nimi w ogóle związana. Mówi się, że tego samego dnia miała ona wrócić do domu z Baltimore, gdzie miał się odbyć kolejny live event ze świątecznego tournée. Jednak sytuacja Toni jest o tyle zaskakująca, że od jakiegoś czasu wydawała się wyrastać na przyszłą gwiazdę Dywizji Kobiet, a sama federacja od samego początku lubiła na nią stawiać. Mimo to interesujące wydają się być słowa, które wypowiedziało dosłownie dzień wcześniej w podcaście Ryana Settina Out of Character dla WWE on Fox. Najgorsze jest to, że nigdy nie możesz być pewna. Oczywiście wrestling jest bardzo nieprzewidywalny. W następnym tygodniu możesz zamykać show, zdobywać tytuły mistrzowskie i dosłownie wszystko może się wydarzyć. Nigdy nie wiesz, w końcu jest to show biznes, pokręcony biznes. Toni najwyraźniej wydawała się być średnio zadowolona z faktu, iż tak naprawdę w każdym momencie może zostać zwolniona, a nawet jeśli nie, to nie może być pewna swojej pozycji w federacji. To jest kolejne zwolnienie w tym roku, które dosłownie zszokowało cały świat. Czy Toni Storm skończy w All Elite Wrestling? Szczerze, prawdopodobnie tak, biorąc pod uwagę, że Britt Baker właśnie wstawiła jej zdjęcie z tytułem NXT UK. X-Pac chętny na powrót do ringu. Podczas występu w programie WWE The Bump, Sean Waltman, znany bardziej jako X-Pac, były członek D-Generation X, a także NWO, pod względem zdrowotnym jest gotowy do walk. Cytuję: wszystko w porządku, mój chirurg dał mi zielone światło do powrotu do ringu. Będę się przygotowywał, by być w coraz lepszej kondycji. Na początku następnego roku będę gotowy do występów, jeśli mój telefon by zadzwonił. Dał on tym samym do zrozumienia, że chętnie by zaliczył kolejne walki w WWE, gdyby tylko otrzymał taką propozycję. Jest to adekwatne do jego ogłoszenia emerytury w 2019 roku, gdy podczas weekendu WrestleMania 35 stoczył swój ostatni jak dotąd pojedynek. Wtedy na gali WrestleCon Mark Hitchcock Memorial Super Show wystąpił w Six Man Tag Team meczu, a w lipcu powiedział, że ma dość wrestlingu. Z drugiej strony jest gotowy powrócić na specjalne okazje typu WrestleMania czy NXT TakeOver. W tym momencie wydaje się, że taką okazją mogłaby być kolejna gala w Arabii Saudyjskiej, za którą też solidnie zarobił. Pytanie jedynie brzmi, w jakiej sytuacji, skoro Triple H raczej już nigdy nie stanie w ringu jako zawodnik, a Shawn Michaels swój, miejmy nadzieję, jednorazowy powrót już zaliczył. Obecnie X-Pac ma 49 lat, czyli teoretycznie jest młodszy od Shawna, gdy ten wracał na walkę z Brothers of Destruction. Ale wszyscy pamiętamy, co za bagdu nam wtedy dostarczyli Shawn Michaels, Triple H i bracia Figo Fago. Jim Ross pokonuje nowotwór. 23 października Jim Ross ogłosił, że zmaga się z nowotworem skóry, przez co musiał wziąć przerwę od komentowania AEW Dynamite. 29 grudnia za pośrednictwem swojego konta na Twitterze poinformował wszystkich, że pokonał tę chorobę po ponad 20 zabiegach radioterapii. Jednocześnie ogłosił, że wróci do swojej roli w All Elite Wrestling już podczas najbliższego odcinka Dynamite, które odbyło się zaledwie kilka godzin później. To właśnie od jego pojawienia się w Daily's Place rozpoczęła się transmisja, a Jim Ross otrzymał specjalną zapowiedź
wypowiedź przez Justina Robertsa. Fani oczywiście przywitali go wielkim aplauzem oraz wieloma transparentami i my jako redakcja przyłączamy się do wszelkich gratulacji z pokonania nowotworu. Możemy mieć różne opinie na temat jego obecnej pracy jako komentatora, jednak najważniejsze jest to, że jest zdrowy i może robić to, za co zyskał tak ogromną sympatię w tym biznesie. Karrion Kross i Scarlett o ich przygodzie w WWE. Wszyscy wiemy, że nie tak miało wyglądać, jeśli chodzi o karierę Karriona Crossa w WWE. W NXT jeszcze wydawało się to wyglądać dobrze, nawet można powiedzieć bardzo dobrze, i gdyby nie kontuzje, wyglądałoby to znacznie lepiej. Niestety w głównym rosterze poszło wręcz irytująco źle pod względem wyników, słynnego wyglądu, no i oczywiście ostatecznie zwolnienia. Teraz już ponownie jako Killer Kross. Ten wystąpił w podcaście Oral Session u Renee Piquet, znanej z WWE jako Renee Young. Tam wypowiedział się m.in. na temat jego słynnego debiutu z Jeffem Hardym, o którym sam przyznał, że nie miał nic przeciwko przegranej z byłym mistrzem WWE. Cytuję: "Dorastałem jako fan Jeffa, a później poznałem go i przekonałem się, jaki jest naprawdę. Było niesamowitym przeżyciem, to wszystko dla mnie. Jest jednym z najlepszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Powiedziałem więc, że w porządku, gdy jeden z agentów powiedział mi, że jest większy plan na to wszystko." Oprócz tego też powiedział, jak wyglądała sytuacja z długością jego debiutu i że było to jedno wielkie zamieszanie. Ponownie cytuję: "Gdy byłem w ringu, sędzia podszedł do mnie i powiedział, że walka z 10 minut została skrócona do 90 sekund. Sam przyznał, że gdy skończyły się reklamy, musiał powstrzymywać się od śmiechu. Jeśli się cofniemy do tej sytuacji, można zauważyć, że uśmiecha się z zamkniętymi ustami, próbując to wszystko utrzymać. Powiedział, że gdy wrócił do NXT następnego dnia, rozmawiał z jedną osobą, twierdząc, że boi się o to, jak ta cała sytuacja mocno odbije się na nim i w końcu może zostać zwolniony. W odpowiedzi usłyszał, że ten biznes polega na tym, że robi się to, co jest mu powiedziane, i tym samym czuł, że zbliża się coś złego, jeszcze 4 miesiące przed zwolnieniem. Oprócz tego z ciekawszych rzeczy przyznał, że gdy pokazał Scarlett swój strój, w jakim ma wystąpić na Raw, ta po prostu zaczęła się śmiać. Jeśli jednak chodzi właśnie o Scarlett, to ona nie pojawiła się w ringu z powodu problemów z implantem biustu, a plany na takowy występ gdzieś tam były. Tutaj akurat WWE obwinać nie można. Walter, Riddle i AJ Styles pojawią się za tydzień na NXT. Ostatni odcinek NXT 2.0 w 2021 roku przyniósł nam kilka ciekawych zapowiedzi na następną tygodniówkę. Podczas specjalnego odcinka NXT o nazwie New Year's Evil 2022 będziemy świadkami trzech walk z tytułami mistrzowskimi na szali. Prócz tego jednak do amerykańskiego oddziału NXT powróci były mistrz NXT UK Walter, który po powrocie z Niemiec dołączy do swoich kampanów z Imperium. On oraz mistrzowie Tag Team Fabian i Marcel zmierzą się z MSK oraz mistrzem Raw Tag Team Riddlem. Ta trójka w ostatnim czasie pojawiała się razem podczas tygodniówek, a Matt stał się swojego rodzaju ich mentorem. Jeśli to ma doprowadzić do przejścia Waltera do Ameryki na stałe, to jesteśmy niesamowicie zadowoleni, szczególnie że brytyjski oddział NXT leży i kwiczy. Zawsze mówiło się, że Astriak nie chce przenosić się za ocean, bo nie chce być tak daleko od swojego domu. Prócz tego w końcu dojdzie do spotkania AJ Stylesa z Graysonem Wallerem. Ich konfrontację mogliśmy już obejrzeć podczas ostatniego Raw, gdy Grayson przerwał segment byłego mistrza WWE. Reszta karty zawiera wcześniej wspomniane trzy pojedynki. Mistrz Cruiserweight Roderick Strong zmierzy się z mistrzem North American Carmelo Hayesem o zunifikowanie tych pasów. Jest to potwierdzenie wcześniejszych plotek mówiących o chęciach zlikwidowania tytułu Cruiserweight. Mandy Rose będzie broniła mistrzostwa kobiet w Triple Threat meczu z Corą Jade i Raquel Gonzalez, a w main eventie dojdzie do wyczekiwanego rewanżu o mistrzostwo NXT pomiędzy Tommaso Ciampą a Bronem Breakerem. Powód odwołania walki AJ kontra Omos. Na ostatnim odcinku Raw zapowiadana była walka AJ Stylesa z Omosem po tym, jak ta dwójka pokłóciła się, ostatecznie niszcząc też swój tag team. Podczas czerwonej tygodniówki Gigant nie pojawił się, a zamiast tego AJ zaliczył swój segment, podczas którego rzucił wyzwanie Commander Aziz, by jednak zmierzyć się z Apollem Crewsem. Całe to Raw miało ogromne problemy związane z pozytywnymi wynikami testów na sami wiecie co Sepha Rollinsa, przez co wiele gwiazd zostało odizolowanych. Do tego Roman Reigns sam się wycofał z live eventów dla bezpieczeństwa, a szczególnie ucierpiały na tym Madison Square Garden. Dave Meltzer z Wrestling Observer Radio powiedział, iż nieobecność Omosa nie była związana z nieobecnością takich gwiazd jak Big E, Bobby Lashley czy też Becky Lynch. Były partner AJ Stylesa pojawił się na live evencie w Madison Square Garden i odbył swój pojedynek,
które mieliśmy później zobaczyć na Raw. Według Meltzera walka wyglądała na tyle źle, że federacja zdecydowała się przyłożyć w czasie ich potyczkę w telewizji. Wygląda na to, że tę dwójkę czeka kilka sparingowych walk na live eventach, zanim ostatecznie podzielą ze sobą ring na Monday Night Raw. Lista najlepszych walk 2021 roku według WWE. Ostatnie dni roku kalendarzowego to oczywiście czas podsumowań i to samo robi też WWE. Federacja opublikowała swoją listę 25 najlepszych walk tego roku, jednak oczywiście trzeba pamiętać, że jest ona mocno kayfabe'owa, więc nie można się tam spodziewać starć, o których mało kto słyszał. W ten sposób pierwsze miejsce zajmuje starcie z Crown Jewel pomiędzy Edge'em a Sethem Rollinsem w klatce Hell in a Cell. Drugie miejsce jest dla pań i ich walki wieczoru pierwszego dnia WrestleMania 37, w której wystąpiły Sasha Banks i Bianca Belair. Podium uzupełnia walka wieczoru drugiego dnia największej ze scen, czyli oczywiście Roman Reigns kontra Edge kontra Daniel Bryan. Najwyżej oceniony pojedynek tego roku według użytkowników portalu Cage Match, czyli Ilja Dragunov kontra Walter z NXT TakeOver 36, znajduje się tuż za podium, na czwartym miejscu. Z ciekawszych jeszcze punktów mamy dziewiąte miejsce i tag team match z pierwszego dnia WrestleMania pomiędzy Bad Bunny i Damianem Priestem, a Mizem i Johnem Morrisonem. Na siódmym i dziewiątym miejscu znajdują się dwa Wargames matche z niedawnej gali NXT Wargames, a całą listę zamyka Bobby Lashley i Drew McIntyre oraz ich Hell in a Cell match. Cała lista też jest do obejrzenia na WWE Network w formie playlisty o nazwie Best of the WWE 2021. My ze swojej strony możemy zapowiedzieć naszą listę najlepszych walk WWE w tym roku i z miejsca zaznaczamy, że będzie ona mocno różnić się od tej przedstawionej przez WWE. I to by było na tyle z dzisiejszego WWE News. A wy, czekacie na galę Day One? No i czy w ogóle byliście zaskoczeni zwolnieniem Storm? Czy patrząc na fatalną rywalizację z Charlotte, można było się tego spodziewać? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Chciałbym też również serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny buziak kieruję w stronę Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.